Witam pięknie, Jacek Balkan to jest motodziennik w środę, zapraszam, a dzisiejszy program zaczniemy znowu od samochodów elektrycznych. Jednak tym razem na tapetę weźmiemy auto, z którego dumna jest firma Nissan. Liście czy z angielska Leaf nie sprzedaje się tak dobrze jak jego wspomagany silnikiem spalinowym konkurent, czyli Chevrolet Volt. Różnica jest spora, jednak nie wykluczone, że niedługo jeszcze się ona pogłębi. W przypadku aut elektrycznych trzeba pamiętać o tym, że pierwsze współczesne konstrukcje jak Volt czy Leaf są testowane na ludziach oraz o tym, że w zależności od temperatury pojemność akumulatora, a co za tym idzie zasięg może znacznie odbiegać od deklarowanych. Pół biedy, jeśli będzie to czasowe. Jednak amerykańscy użytkownicy Nissan Alifa zauważyli, że zwłaszcza w gorących stanach, baterie tracą swoje właściwości i to dużo szybciej niż przewidział producent. Firma Nissan utrzymuje, że pojemność baterii po 10 latach powinna oscylować w okolicach 70-80%, ale tak naprawdę po roku i po przejechaniu 25 czy 30 tysięcy mil litowe jonowe pakiety są w stanie przyjąć od 60 do 70% tego, co na początku. Czy to jest problem dla użytkowników? Tak. Dla firmy Nissan na razie przynajmniej nie za bardzo, zwłaszcza że gwarancja na baterie nie uwzględnia ich prawdziwej pojemności, a jedynie prawidłowe działanie. Na nasze oko prawdziwe problemy, a co za tym idzie, wydatki związane z elektrycznymi autami dopiero przed nami. Przed nami też próba zrewolucjonizowania podejścia do motoryzacji. Nieraz opowiadaliśmy Państwu o coraz liczniejszych wypożyczalniach aut na godzinę, ale również o coraz liczniejszych, nie tylko w Stanach, ale również w Europie, programach, które łączą tych, co samochód mają, ale chcą zarobić na jego utrzymanie i tych, którzy auta nie posiadają, ale chcą z niego korzystać. Nie wykluczono, że w najbliższych latach nadejdzie moda na nieposiadanie samochodu, co zwłaszcza w dużych miastach miałoby nawet sens. Nowy trend wychwyciła już firma BMW. Od niedawna w niektórych europejskich miastach, a już niedługo również w Stanach, przy wybranych punktach dealerskich utworzone zostaną wypożyczalnie aut. Pierwszy pilotażowy punkt powstanie na Manhattanie. Do dyspozycji klientów będzie 100 egzemplarzy modelu 328. Auto będzie można wypożyczyć na godzinę, na dobę lub kilka, albo na weekend. Z czasem pojawią się też siódemki X -y i być może M. -ki. Jednak szczegółowy ceny. Poznamy dopiero w sierpniu i dopiero wtedy będzie można ocenić, czy czeka nas rewolucja. A skoro zahaczyliśmy o nowe technologie, jeszcze kilka lat temu trwała zacięta walka na ilość poduszek powietrznych. W mierzącej 3,5 metra Toyocia IQ obchnięto ich aż 9. W Volvo V40 montowane będą airbagi dla pieszych, a w dwóch autach, w Lexusie LFA oraz w trenowym Fordzie są też poduszki zamontowane w pasach. Od przyszłego roku prawdopodobnie najpierw w nowej generacji Mercedesa S pojawi się podobny w działaniu system. Z czasem poduszki powietrzne w pasach Pojawiają się też w tańszych i mniejszych modelach. Co warte odnotowania, w Fordzie pasy strzelają wtedy, kiedy jest uderzenie czołowe albo boczne, a w Mercedesie tylko i wyłącznie w przypadku kolizji czołowej. A teraz sprawdzimy, co ciekawego słychać w świecie motocykli. Jest to taka znana brytyjska marka, o której wielu motocyklistów zdaje się nie pamiętać, w czym zresztą nie ma niczego dziwnego. Wymieniając jednym tchem maszyny japońskie, włoskie, Harley'a czy BMW, Triumfa, czy bardziej po naszemu Triumfa, można pominąć. A to dlatego, że firma, założona w roku 1885, zawiesiła swoją działalność niecałe 100 lat później po prostu zbankrutowała. Dość szybko znaleźli się chętni na wskrzeszenie tak znanej, i rozpoznawalnej marki. Jednak sporo czasu upłynęło, zanim Triumph odnalazł swój rytm. Dziś to przede wszystkim motocykle retro, przepiękne i bez tej ochydnej marketingowej otoczki, która towarzyszy Harleyowi. Rodzina turystycznych tigerów, kilka cruiserów wraz z przedziwną trzycylindrową rakietą o pojemności 2,30 litra. Mimo naprawdę ciekawej i bogatej oferty, roczna produkcja to zaledwie kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Jednak niewykluczone, że już niedługo firma Triumph zwielokrotni wolumen sprzedaży. Jakim cudem, spróbuje swoich sił na rynkach azjatyckich. W salonach w Chinach czy w Indiach pojawią się Nowe tanie, produkowane na miejscu modele o niewielkich pojemnościach dla raczej mało wymagających klientów. I na tym dzisiejszy motodziennik kończymy. Pięknie dziękuję. Zapraszam jeszcze na naszego facebooka facebook.com, kośnik motodziennik i do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro.